Trochę zaczęło wiać, przyjechałem na miejsce i zaczynał kolejny dzień poszukiwań. Dzisiaj najprawdopodobniej tylko plaża we Władysławowie. Bardzo dużo ludzi plażuje, natomiast jest ogromna fala, więc do wody nie wchodzimy na razie. A czas do tego wieczora umilamy sobie grą w darta. A mój pobyt teraz tutaj będzie troszkę ograniczony, troszkę krótszy, dlatego że Vito wymaga interwencji mechanika i muszę zobaczyć, co się dzieje. A chodzi o to, że w trakcie przyspieszania słychać jakieś dziwne... Jeszcze raz zajrzyjmy w strefę mroku. Ja chcę wam pokazać, jak zachowuje się wał, jak nim poruszam. Może ktoś z was będzie wiedział, czy to się kwalifikuje do interwencji, czy ten luz jest jakby dopuszczalny. Mi się osobiście wydaje, że nie. Dobra. To jest tutaj na łączeniu, gdzie jest to łożysko i to jest wał, ten początkowy od strony skrzyni biegów. Tu mamy ten środkowy. O Jezu, on tu jest... Nie, on tu normalnie ma taki... Czy nie? Zakres taki... Tak powinien się zachowywać? Tego to w sumie nie wiem. Czy tak powinien się zachowywać ten wał? Tutaj to wszystko hałasuje. A muszę jeszcze tam sprawdzić od strony tylnego mostu i będzie wiadomo. Ale raczej trzeba będzie tutaj szukać przyczyny tego dudnienia, barabanienia w czasie przyspieszania. Dobra. Kurde, tu trochę daleko do tylnego mostu, ale to jeszcze można zerknąć sobie na podłogę. Wygląda jak wygląda, ale to jest tylko kwestia raczej wyczyszczenia. To nie jest jakieś przegnite, ale miejsca, gdzie jest przegnite, to też takie są. Patrzcie, kurde, wlazłem pod auto normalnie tu cały. Co my tu mamy? Płoś mokra. To też niedobrze. Co tu jeszcze można zerknąć? To po co tu wlazłem, tak? To jest chyba ten dźwięk, który ja słyszę najbardziej przy... Jak spuszczam nogę z gazu, czy ze sprzęgła, to wtedy jest takie... Buf, buf. No, bo trzeba byłoby cały wał i chyba te wszystkie krzyżaki powymieniać. Piotr podpowiada, żeby kupić z kalamitkami, żeby można było smarować. No i chyba trzeba będzie tak zrobić, bo to jest ta przyczyna tego wszystkiego niekomfortowego w trakcie jazdy w tym wozie. Co tu jest za diabelstwo, panie, panowie? W wojsku, nie? No. I teraz Adam pokaże, jak się chodzi na misia. Normalnie się chodzi tak, nie? No a tak. Na misie się chodzi tak. Czyli ręka równo z nogą. Jak niedźwiedź po prostu. No. Stary niedźwiedź. Jeszcze tymi barkami, no, nie? Bo tak, tak pracuje. Around the world. W tym teledysku z tymi trupami. A pokaż, jak ten wasz ten oficer prowadził. Ty, Kasia. Jak ja się uśmiał, jak się ludzie śmieli. No ale to na tym, na przysiędze. Za przysiędze. No. Ja uciekam, bo czuję się źle z tym, wiedząc, że mam auto do roboty, a teraz nie ma poszukiwań, nie ma pogody, to jadę coś kombinować. Strzałeczka. Jeśli chodzi o próg, to tamta strona, od strony pasażera, to jest naprawdę spoko, nic nie trzeba byłoby robić. Ale tu od strony kierowcy, to tam już jest zło. Wezwałem windę. Jadę na poszukiwania. Do jeziora, tam gdzie wpadła ta, ten srebrny łańcuch. Dzisiaj jadę szukać złota w
pijanie. Natomiast jutro rano cisnę na poszukiwania do jeziora Mikorowo. To jest to jezioro, w którym znalazłem ostatnio ten łańcuch srebrny. No i chciałbym to poprawić w piance, bo pogoda jest jaka jest, pada deszcz, ale w końcu te temperatury są nieco wyższe, jest powyżej 20 stopni, po napiankę jest ok. Mam nadzieję, że w tym jeziorku jeszcze coś znajdę, dlatego tam atakuję, bo większe głębokości to większe możliwości. Pogoda, jak widzicie, nie rozpieszcza, coraz gorzej to wygląda, dlatego nie ma sensu siedzieć, trzeba coś podziałać, przygotować to auto do zbliżającego się urlopu, bo później jeździć po mechanikach to nie będzie czasu. Trzeba każdą wolną chwilę wykorzystać na te wszystkie drobne usterki, które się mnożą. No i dojechałem nad jezioro Mikorowo. Już tutaj się szykuję do wejścia w pianie, ale oczywiście, gdzie ona jest? Tutaj. Będę musiał używać GoPro niestety, najbardziej przereklamowanego szajsu. Ale no, z telefonem do wody na taką głębokość nie wejdę. No i czasu też niedużo zostało, bo dzisiaj mecz Polska-Holandia. Także lecę szybko i zobaczymy, co tam na głębszej wodzie. Zaczynamy od 2 zł z PRL-u. Okay. Sygnał 21. Co tu mamy? Jeszcze mocna, czy 20 groszy z PRL-u? Jakiś guzik. No. Taki groszek duży. Jeszcze coś? Nie. To wszystko w tym sitku. 25, 4, 6. Wysoki sygnał. Jak na srebro, ale raczej 50 groszy z PRL-u albo złotówka. Kopnięte. I złotówka z PRL-u. 27. Też taki na PRL-kę, ale nieco szybszy, może być sreberko. Sreberko to nie jest, jakiś syf. Takie coś. Amelinum. Tutaj praktycznie stoję w miejscu, się obracam i cały czas wyciągam PRL-e. Teraz mam 20 groszy, a już słyszę obok sygnał na kolejną monetę z PRL-u. Pewnie nie widzę na skali, bo to zbyt mętna woda, ale potonie. Złotówka. Ja 5 groszy teraz wiem. O. Łatwo się kopie. Przyjemne dno nawet. Podebrane. Za pierwszym razem i 50 groszy z PRL-u. Po dłuższym czasie piątek z PRL-u. Bardzo dużo tego tutaj, ale czemu dzisiaj tak mało innych rzeczy? Nie ma biżuterii. O, teraz sygnał. Jaki? 17, czyli 5 groszy współczesne, albo 2 złote z PRL-u. Co tu mamy? 5 groszy współczesne. Blacha wędkarska. Z kotwiczką. Nawet ładna taka. Stasiu, ty zbierasz, nie? Te blachy wędkarskie. No to jedna tutaj z kotwiczką już jest. O, pewnie będzie tego więcej. A co to? Famet. To wygląda jak to lusterko dentystyczne. Ale to jest coś innego. Tu ma gwint na dole. Do czegoś to było przekręcane. Może to z jakiegoś modelu, jakiegoś samochodu, motoru. Aj, w wodzie to naprawdę wszystko można znaleźć. Ostatnio miałem słonika na szczęście i teraz mam znowu słonika na szczęście z tego samego jeziora.
taka zawieszka. Może jakiś łańcuszek jeszcze będzie. Ale wtedy pamiętam, że znalazłem tego słonika na szczęście. Tego samego dnia pojechałem do brygady Kryzys tam na Chłapowo i wyciągnąłem jeszcze złotą obrączkę. Czyli dzisiaj znowu pojadę do morza. No, w końcu kolejna biżuteria. Piękny srebrny krzyż. Muszę do niego znaleźć łańcuszek, żeby był komplecik. Szkoda, że z tej strony jest pusty, ale naprawdę ładny i poleżał tutaj trochę. Troszkę tu zależał. Prób nie widać, ale na pewno srebro. No i git. Bateria w jednym podebraniu. Tu jakiś pasek od czegoś, nie wiem co to jest. I taki dziabąk. To jestem ciekawy, co to było. ...21, 20. Albo PRL, albo srebro. Raczej PRL. No jeszcze gorzej, ołów. Taki wielki, ciężki. Taki piękny guziol teraz. Orzeł z koroną. Także to jest przedwojenny raczej. Później to doczyszczę bardziej śliczny. No, jest pierścionek. Miedziany jakiś. O, taki ładny w sumie, jak na miedź. Łatwo schodzi ten cały syf. A może to jest 333? Może to złoto? Raczej nie. Ale ładny. Można powiedzieć. Jeszcze obok kolejny sygnał, taki wyższy. No. Krzyżyk, słonik i pierścionek. Gdzieś tu był. O. Kolejny sygnał wyższy. Chyba widziałem 21 na skali. Więc no, chyba 50 groszy albo 20 z PRL-u. Ale nigdy nie wiadomo. Znowu krzyżyk srebrny, ale piękny. Zapomniałem, jak to się nazywa, ale no, fajny, fajny. No, trochę posrebrzyło. Znaczy w sumie trochę biżuterii jest. Brakuje czegoś takiego spektakularnego. Ale jak się tu będzie sukcesywnie czyścić, to się pojawią fajne rzuty. To już cieszy. No, zaraz obok to już może być PRL. Albo może znowu jakiś tam szkaplerzyk. Co tam je? Co tam je? Tak, złotówa z PRL-u oczywiście, bo co innego tutaj. Szkaplerzyk Matka Boska. Ale to jest chyba aluminiowe. Ale ładne, takiej długo już nie miałem. Może jakiś łańcuszek gdzieś jeszcze będzie. No tutaj na głębszej wodzie są sygnały. I to jest wszystko takie właśnie PRL-owskie, bo to też jest pewnie z tego okresu. Dopiero uporałem się z rozstawianiem swojego kramiku ze znaleziskami i trochę tego jest. I cały czas to świadczy o tym, że to miejsce jeszcze warto gnębić. Dobra. Biorę telefoniszko i idę nagrać podsumowanko. Staszek, u ciebie. 5 złotych. Puszka. A tu zobaczcie. Trochę akcesorii wędkarskich. Bardzo dużo PRL-u, współczesnych monet tutaj może ze 4 złote będzie łącznie. Gdzieś tu były złotówki, 50 groszówki. Tak jak tutaj widać, o, jest ten zybel, jest. Dobra, tutaj z najciekawszych rzeczy to
pierścionek, miedź, słonik, miedź, krzyżyk, jeden i drugi srebro, ładny guzik z koroną, więc raczej przedwojenny, nie jest to PRL. No i tutaj jakieś takie różne badziewia. Tyle syfu, więc na pewno to cały czas maskuje jakieś fajniejsze rzeczy. No, tutaj u Stasia trochę jest, piątak najlepiej. To jeszcze są fanty Zbyszka, który już pojechał. No i zobaczcie, to ile tego syfu. I teraz jak się przez to wszystko przebrniemy, to będziemy kosić te fajniejsze rzeczy. A tutaj jeszcze też te jakieś dupki po nabojach i współczesne, tutaj 2,50 ze 3 zyble będą. Sitko. Staszka, idzie wyrzucić ten cały syf, co się nazbierał. Zobaczcie, ile tego. No mam nadzieję, że teraz po wykopaniu takiej ilości syfu następny wypad będzie jeszcze bardziej owocny. Trwa walka z czasem. Do meczu 7 minut i do domu też 7 minut. Jak nie będą mnie zatrzymywały żadne światła, sygnalizatory i inne takie rzeczy, no to wejdę na mecz równo z pierwszym gwizdkiem. No, Vito czeka na swoją kolej. Dzisiaj będzie robiony. I tam wszystkie inne rzeczy, które wymagają jakby już ingerencji, bo oprócz tego, że ten wał tam, to jeszcze jakieś syczenie w trakcie przyspieszania, może właśnie tak jak niektórzy podpowiadają, że to może być wtrysk. Wszystko się zobaczy. Auto musi być gotowe na wakacje. Dzisiaj fajnie ciepło, trochę zadań mam do zrobienia, zanim będę mógł jechać na jakieś poszukiwania. Właśnie mam taką blokadę, bo o 16 muszę być w Wejherowie. No i to jest ta lipa, bo tak bym pojechał już nad to jezioro, gdzie byłem wczoraj i gnębił, aż znalazłbym złoto, no bo musi tam być, skoro wychodzi tyle PRL-u, srebra, no to złoto tam na bank też leży. To jest kwestia tego uporu i konsekwencji. Odyn i Senior jeszcze są na rejonie, ale Odyn dzisiaj jedzie na Świętokrzyskie. Widzieliście? Mucha mi wleciała do japy, połknąłem ją prawie. Chyba na gównie siedziała. Jedziemy na co? Mogę usiąść na lody. Na lody go. Władek jest fajny. Jagodowy. Jagodowy świetankowy. A tył koniowozu wygląda jak jakaś katedra, nie? A tutaj takie te witraże. A no tak, no. Możesz to zrobić. Alla Picasso. Jakieś symbole religijne tu można zawieszać, tak jak tam na tym widowie, tam ta kapliczka co była. Gdzie pan jedziesz? 670. Boże, Bożeż ty mój. 10 się pomyliłem. 7 godzin. A weź sobie wyobraź, że jedziesz autem bez klimy teraz. Ale ja zazwyczaj bez klimy jeżdżę. Otwiorzę tej i jest dobrze. Chociaż teraz jak jest te 27 stopni, to może nie. A zobaczę ile płatną. A to jest już nowy dzień i jestem w miejscowości Kozin. Zobaczcie, tu są pozostałości ruiny wiaduktu kolejowego. Przepiękne, monumentalne. A ja jadę nad jezioro, w którym szukałem ostatnio. Nie daję za wygraną, na pewno jest tam złoto. A tutaj też spływy kajakowe są organizowane. O, widzicie, tutaj jest taki fajny środeczek. I tutaj też warto poszukać. Delikatna obsuwa, bo muszę piankę wysuszyć.
Tak leżała w torbie, ale tutaj na tym słoneczku, drobnym wietrze, chwila moment i będzie sucha. A w tym samym czasie muszę ładować detektor. Myślałem, że jest naładowany już do fulla, bo cały czas był podpięty w bagażniku, ale okazało się, że się nie ładowało. Teraz dopiero się ładuje. Miga. No i takie 20-25 minut muszę poczekać. Trochę hałaśliwych małolatów się najechało. No niestety, nie można mieć wszystkiego, nie może być idealnie. Ale wchodzę na rowerek, zaraz gdzieś sobie wypłyną, a ja tam będę eksplorował potąd. No, dwie kreski są. No dzisiaj wystarczy. Fenoli. No powiem wam grubo, czy to jest element broni? Wydaje się to lekkie, ale tutaj widać jakąś sygnaturę z gapą i jakieś numery. Chyba będę musiał zadzwonić po policję. No cóż, tak to jest w jeziorze. Dzień dobry panie Zbyszku. I widzieliście, na samym starcie takie dziwne rzeczy. Trzeba będzie dzwonić po policję. Nie ma innego wyjścia. Zbyszek idzie zobaczyć. Tutaj później zrobię zdjęcie telefonem. Zobaczycie tą gapę i numery. I piękne 50 fenoli. To było w jednym sicie. No jak podjąłem ten element. Nie wiem od czego to jest tak naprawdę. Chciałbym wiedzieć, ale nie wydaje się zbyt ciężkie. Ale jakby broń. To zobacz tutaj gapę. O panie, ale to w 50 fenoli to jakby wczoraj ktoś zgubił. No. Piękny stan. I takiego nie mam, ja też. Jak odpowiada i to by się zgadzało, bo to ma kaliber raczej 26, coś takiego jak sygnałówka. No i też bardzo dużo łusek, tych dupek od tych sygnałówek wychodzi. I to by mogło być to właściwie. Mimo wszystko trzeba będzie to zgłosić na policję. Niech se biorą na komisariat. No nic, idę dzwonię po jakiś patrol. Niech przyjadą, niech zabiorą. Ja będę miał święty spokój. A zanim przyjadą, to pewnie też trochę czasu minie. A tak bym musiał po poszukiwaniach specjalnie na nich czekać. Także taktycznie niech zbierają się teraz po to. Stricte sobie tylko fotki pamiątkowe i niech zabierają. Zgłoszenie przyjęte, przekazane do służb, niedługo przyjadą, niech zabierają. Z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o tą rzecz. Tak, jeszcze na pamiątkę, tylko cyk, 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 tutaj. Kamerka w międzyczasie zdążyła paść. W tym momencie przyjechała już policja. Także znalezisko zostanie zabezpieczone, zabrane. Co się z tym stanie potem, nie wiem. Ale pewnie nic szczególnego, bo to... Nie mogę nagrywać za bardzo, funkcjonariuszy, ale widzicie, akcja trwa. No i wszystko sformalizowane. Można działać dalej. No i tak, już po akcji. Panowie policjanci pojechali i tak mi na odchodne mówią, żebym na drugi raz tego nie nagrywał, żebym nie musiał wzywać służb i takie śmieci utylizować. Ale wiecie, jakby wyglądała sytuacja w momencie, gdybym pokazał, że znalazłem coś takiego, i nie nagrał sytuacji, że jest interwencja policji, no to prawdopodobnie szukaliby tego u mnie w domu. A tak mam przynajmniej pewność, że zrobiłem to, co należy. Telefon wam nagrywa, jak wygląda niebo. Kamerka w samochodzie. Nie ładuję już, bo to końcówka poszukiwań. No i chyba lunie zaraz. Tam jak wyciągałem, to jeszcze przy GoPro nagrywałem, ale padła bateria. Taki wielki młot. Co Zbyszku? Po 5 sygnałów kolorowych i wychodzimy. I wychodzimy, tak jest. I kończymy zabawę.
Koniec poszukiwań. Miało być 5 kolorowych sygnałów. Wykopałem ich w sumie trochę więcej. No ale to perele. Wychodziły czasem po 2, po 3 w sicie. No to się nazbierało. No i znowu wysprzątaliśmy kąpielisko. Sygnałów coraz mniej, ale liczyłem na to, że zacznie się pojawiać trochę więcej biżuterii. Niestety nie dzisiaj. No i tutaj z kolorowych Zbyszkowi takie tutaj rzeczy. I na dzisiaj finisz. A tak to wygląda. No fantem dnia, no w sumie nie wiem, czy kawałek tej sygnałówki, czy złoto Weimaru. Znaczy to nie jest te typowa kłosy, ale jest to z Republiki Weimarskiej 50 fenoli. Stan bardzo ładny. Pewnie dlatego, że bardzo głęboko w ziemi siedziała. No tak poza tym, no co, perele, piątek najlepiej, jeżeli chodzi o współczesne. Jeszcze żeby trafił, nie? Resztę już wyrzuciłem wcześniej, jak policja przyjechała. No, żebym nie zapomniał się... żeby nie zapomniał się z wami pożegnać. Ten odcinek dobiegł końca. Zapraszam was już na kolejny. Łapa w górę, suby, komentarze, te wszystkie rzeczy. I widzimy się w następnym odcineczku. Bye!